paczuszki z ciasta francuskiego wypełnione lunch mixem, pikantną kiszoną kapustą i łososiem mogą być ciekawym daniem na stole wigilijnym. Na rozgrzaną patelnię wylewam około 2 łyżek oleju i po chwili zaczynam smażyć jedną posiekaną w kostkę cebulę. Dodaję też posiekaną drobno jedną papryczkę chili. W trakcie smażenia dorzucam też jeden liść laurowy oraz 2 ziela angielskie. Cebulę z papryczką przyprawiam odrobiną soli i pieprzu. Tylko wszystko jeszcze raz mieszam i dodaję kiszoną kapustę. Kiszoną kapustę z cebulą i z papryczką chili przesmażam jeszcze 10 do 15 minut. W trakcie jeszcze raz przyprawiam solą i solidną porcją pieprzu. A w tym czasie, gdy ona się będzie smażyć, ja przygotuję ciasto francuskie. Z ciasta francuskiego muszę wyciąć 8 równych prostokątów. Musicie je dopasować do swojej wielkości ryby, czy też do ilości grzybów, którą macie. 2 płaty ciasta francuskiego ułożyłem sobie już na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Na cieście francuskim układam małą porcję kiszonej kapusty. Na kiszoną kapustę wykładam ugotowany wcześniej lunch mix. W jednej saszetce mam po prostu bogactwo smaków, ponieważ mam tutaj 2 rodzaje kaszy, kasza pęczak i kasza prażona gryczana, do tego soczewica i czarnuszka. To jest wszystko po prostu bardzo smaczne, idealnie będzie tutaj pasowało. Na jednym kawałku ciasta układam łososia, około 150 g, jest to filet bez skóry. Drugą porcję zrobię wegetariańską. Na kawałku ciasta układam podsmażone wcześniej grzyby. W moim przypadku to pieczarki, boczniaki i takie ciekawe grzybki, które się nazywają shimeji. Tak przygotowane porcje przykrywam pozostałymi kawałkami ciasta francuskiego. Nakładam jedno, drugie i dociskam boki, delikatnie naciągając w tym miejscu, w których tego ciasta jest za mało. 2 kawałki ciasta zlepiłem ze sobą przy pomocy widelca. Stworzyłem dzięki temu bardzo ładny wzorek, ale też bardzo dokładnie zamknąłem moje paczuszki. Teraz nadmiar ciasta muszę tylko obciąć. Paczuszki smaruję teraz roztrzepanym jajkiem. Delikatnie nakuwam nożem, żeby nadmiar pary miał którędy ujść. Paczuszki z ciasta francuskiego wypełnione lunch mixem, kiszoną kapustą, łososiem i grzybami muszą trafić teraz do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Po 25-30 minutach będą upieczone, będą mogły trafić na Wasz wigilijny stół.